Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arwola, a to jest Empire Total War. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działiśmy? Mianowicie zniszczyliśmy Konfederację Irokeską oraz Huronom zajęliśmy jedną wioskę. Mianowicie Huronom została już tylko jedna prowincja. No i nasze armie już się tam powoli zbliżają. Zbliżamy się też do Gór Czarnych, gdzie są Czarne Stopy. Kolejna nacja indiańska, którą będziemy chcieli wysłać, znaczy których ziemiach będziemy chcieli wcielić do naszego imperium. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, tu chyba jest nasza armia, tak jest. Tu jest nasza armia, dlatego też te nasze siły, myślę sobie, podejdą tu. To nasza armia, czym prędzej tam. Szukujemy się już do wojny z Hiszpanią, aby móc powoli kończyć tą serię. A do tego jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Dobra, tutaj Huroni mi troszkę najeżdżają i niszczą nam miejscówki, ale trudno jakoś to przeżyje. Dobrze, zakończmy turę, no i zobaczymy. Co oni tu kombinują, Hiszpanie? Co byście chcieli, Hiszpańczycy? A jeszcze w Maroku muszę zobaczyć sytuację. Inaczej wygląda sytuacja, czy tam wszystko jest ogarnięte. O, nowe wyniki wyborów. Zmienił się rząd. Dobra, to sobie zrobimy. Rozbudujmy sobie to wszystko. Bardzo ładnie. Dobra, to już mamy. Jeszcze to zostało. To też rozbudujmy. No, powiem wam, trochę tego tu jest do roboty. Pięknie. Jeszcze tylko tu. Dobra. Mamy to. No i teraz jeszcze trzeba tymi świeżo zajętymi ziemiami indiańskimi się zająć. Oj, nie to. Tutaj to. Tu szkoła kościelna. Tu to. Tu to. Dobra. Też. Tu. Koła kościelna, tutaj to rozbudować, okej. Dobra, ta nasza armia. Jakie rozkazy, panie? Kontynuować podróż na północ. Teraz tak, ta armia. Dobra. Podejdźmy sobie tutaj. Będziemy mieli wówczas z głowy problem z przejściem rzeki. Teraz tak, czy te oddziały możemy stąd wyprowadzić? Tych wprowadźmy. No, to jeszcze oddziały się rekrutują tam, więc spoko. Dobra, ta nasza armia. O, jeszcze nie ma jakichś strat uzupełnionych. Dobra, by się tutaj zaokrętować. Dobra, teraz tak. By wyjść w morze, by zażądać zaokrętowania. Mocniej, chłopcy, mocniej! Bardzo ładnie. O, tu jeszcze coś było do rozbudowania. To możemy oczywiście rozbudować. Dobra, nasza flota jest tutaj teraz. No i zobaczymy, jak się tutaj sytuacja nam rozwinie. To mamy. Tu jest. Dobra. Wy podejść tu, jak najbliżej miasta. O, zobaczcie sobie, tutaj kaktusy rosną. Fajna sprawa.
Zobaczmy sobie teraz tak, Europę. Czego ja tutaj nie zbudowałem jeszcze oddziałów? Może zbudujemy sobie dwa oddziały afrykańskiej piechoty liniowej. Co wy na to? Niech tu one sobie stacjonują. No i trochę milicji. Tak, żeby móc wyprowadzić tą armię z tego miasta. Tu jest nasze, tu są nasze oddziały. No, spoko. Powinno nie być źle. Z atakiem. Przyszłym atakiem, który powoli, powoli już zaczynam planować, ponieważ te dwie osady indiańskie, które im zostały, długo nie pociągną. Dobra, zakończmy turę. Te tury już teraz lecą bardzo szybko, tak więc nie powinno być już z tym większych problemów. Co robią Hiszpanie? To mnie bardzo interesuje. Czy oni się szykują do wojny ze mną? Myślę, że tak. Jest to całkiem prawdopodobne. Że oni właśnie będą próbowali coś takiego zrobić. O, tu mamy troszkę buntów, ale spokojnie. No to możemy oczywiście wszystko rozbudować. Doinwestujmy te tereny. To drogi także. Tego już bardziej nie rozbuduję. Tego też nie. To tak. No i tutaj. No jeszcze. Jeszcze. Sporo tu tego. Do roboty mamy. Dobrze. Wy kontynuujcie swój marsz. Dobra. Ja będę chciał tą armią zająć ten Nowy Meksyk. To jest najbardziej doświadczona armia. Najlepsza armia w naszym wojsku. Trzeba było powiedzieć armia w naszej armii, ale to jest bez sensu. Masło maślane takie troszkę wychodzi. Dobra. Wy gdzie idziecie? Niepotrzebnie. Was tu. Wy tutaj. Zaokrętujcie się lepiej. Dużo lepiej wam to wyjdzie. Wy weź na pokład. No i tak, was... rozstawmy sobie gdzieś tutaj tą flotę z armią na pokładzie. Boże, gdzie wy tam płyniecie? Dobra. Podejdźcie sobie tu do tego portu. Moi drodzy, wy tu sobie czekajcie w tych okolicach. Oczekujemy na dalsze rozkazy. Dobra, czy coś jeszcze nam tutaj zostało? Dobre pytanie. Wy idziecie odwiedzić czarne stopy. Chcę już jak najszybciej, słuchajcie, zakończyć tą serię. Dobra. No i to chyba... Zobaczmy sobie tutaj. Dobra. Was możemy wyprowadzić. Tyle, że... Wyjdźcie sobie tu. Wy tu. Jakie rozkazy, panie? Dobra. Uderzymy na Gibraltar z obydwu stron. Ze strony hiszpańskiej półwyspu. Oraz ze strony Afryki spróbujemy, no i ta armia spróbuje zająć Algier. Takie są plany. Zobaczymy, ile to nam czasu wszystko zajmie. I czy czasem się nie zdziwię, prowadząc atak na... Nie chcę tego zrobić. Jak ty idziesz, kolego? A, tędy, dobra.
Okej, lecimy z kolejną turą. O. No, nie ma mowy. Nie ma mowy. Ja z wami, słuchajcie, nie mam zamiaru się dogadywać w tego typu kwestiach. Dobrze, oni weszli w Santo Domingo do miasta. Okej, mamy nowego misjonarza. Mniejsza z tobą, kolego. A będę nam zmarł, dobra. To wiele tłumaczy. Dobra, tego już bardziej nie rozbuduję. Tu, od razu werbunek garnizonu. To rozbudujmy, to rozbudujmy. To też. I to też. I to też. A czemu nie? W końcu mam tyle hajsu, że mógłbym kupić co tylko zechcę. O, i to też rozbudujmy. Dobra. Wy. Kontynuować marsz. A jeszcze 4 tury, zanim oni tam dojdą. Trochę to zajmie. Wy tu. No cóż. Okej. Tu możemy oczywiście poprawić drogi. A, już to zrobiłem. Dobra. Dobra, w sumie mam ustawione autobudowanie, tak więc mniejsza z tym. To sobie możemy tutaj naprawić. Zobaczymy, co wówczas zrobią Indianie. Wasza dostojność. Podnieść żagle. Wy tu. Życiem, dobra. No i wy. Tak, to uderzę na Kubę, to uderzę na Hispaniolę. No a ta flota na Wyspy Zawietrzne. Ustawicie tutaj. Tak jest. Dobra, nasza flota jest właściwie gotowa. Nie wiem, co oni tutaj kombinują. Tak do końca. Im się to nie podoba. W sumie... Dobra, was tutaj zaokrętujmy. Ta armia, myślę, spokojnie może sobie wrócić do Europy. Wzmocni nasze siły na kontynencie europejskim. O. Co to? Dobra, zakończmy. Turę, okej. Okay. Czy Hiszpanie przewidują to, że chcę na nich ich zaatakować? Mimo, że są moimi sojusznikami, ale będą ostatnim państwem za niedługo na świecie poza mną, rzecz jasna. Mam ponad 6 milionów hajsu. To są ogromne ilości pieniędzy. No ale to się tu ładnie wszystko rozbudowuje. Dobra, tam. Okej. Okay. Wy ustawcie się tutaj, pod ich portem. Wy w sumie też. Ta flota. Wy tutaj dopiero port macie. Ale dobra. Chociaż w sumie wylądowanie pod ich miastem też byłoby niezłym pomysłem. Oczekujemy w gotowości. Powiem wam. Dobra, jak tam na północy? Jak tam nasza wycieczka do Indian? Kurde, to przez jakieś lasy musimy iść. Strasznie ciężkie warunki tam panują. Gotowi! Marsz! Rozbić obóz! Dobra. Mamy to. Ta nasza armia ustawi się tutaj w lesie. Naprzód! No i tu nic nie mają w tym Nowym Meksyku. Bardzo ładnie. Dobra, my tu możemy spokojnie wejść sobie do tego, dojść do Caracas drogą lądową. Dobra, kończmy turę. No, wy jeszcze płyniecie do Europy.
Tam troszkę sytuacja jest niepewna. No dobrze. Dobra, co my tu mamy? O, nasza flota dotarła. Bardzo miło. Bardzo szybko dotarli, powiem wam. Szczerze. I was zdesantujmy. Chcemy was zdesantować. Tu czy w Afryce? Ja myślę, że ta część jest dużo ważniejsza. Więc na razie zdesantujmy was tu. Ta flota tutaj też się nam przyda. Dobra, was ustawimy sobie. Kurde, gdzie by was ustawić? To jest tak, wy pójdziecie na stolicę. No i myślę, że tutaj no, wzmocnimy to. Tą część. Ponieważ to jest cholernie istotne. Dla nas. Dobra, tu mamy wszystko. Dobra. Sytuacja teraz w Ameryce. Dobra, wy tu stoicie, wy. Podejść. Wszyscy, marsz! Rozbijamy obóz. Wy. Atakować ich. Jeszcze trochę. Dobra, lećmy dalej. Wszystko się na ładnie tutaj, słuchajcie, rozbudowuje. Automatycznie już właściwie. Już się tym nie będę teraz przejmował kompletnie. Nie ma to sensu. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Żadnych wymian terytorialnych z wami. No ale zobaczymy. No i słuchajcie, nastała kolejna zima. Bardzo ładnie się tu wszystko to rozbudowuje. O właśnie. To sobie jeszcze rozbudujmy. Dobra, wy możecie stąd wyjść, wy wejść. Wy możecie tutaj zrobić z nimi porządek. W razie czego. Tu? Ej, ja tutaj nie werbuję oddziałów. Oj, oj. Bywa. Nic wielkiego się nie stało. Dobrze. Ustawcie się tutaj. No i czekać. Czekać, czekać. Wyjdziecie na nich tu. Rozwalić tą wiochę. Dobra. Okej. Dobra, zakończmy turę. Lećmy dalej. No i słuchajcie, teraz te tury przeklikujemy troszkę. No i tutaj, kurde, coraz więcej wojsk gromadzą. Hiszpanie. Ja by przeczuwali, co ich czeka. To jest bardzo ciekawe, to co robią Hiszpanie. Dobra. Łoż ty, ale tu wiadomości mam. Nowy misjonarz, nowy misjonarz. Król nam zmarł. O! Misjonarz. Misjonarz. Generał, to mnie niepokoi zawsze. Jesteśmy gotowi! Chcę spróbować kolejnego. Sklepać ich tu. Dobra. Kto został królem? Michał I, moi drodzy, Michał I. Kim jest, że jest Michał I? Jest nikim, ma 34 lata, tyle wiem. I jest w lokalizacji Polska. To też można by się było domyślić. No ale dobra. Teraz tak, te nasze siły. Zniszczyć to. Zniszczyć tą wiochę. Dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy. Ruszajmy do szturmu, a my widzimy się już w bitwie, a więc do zobaczyska. Okej, moi drodzy, nasze wojska są już rozstawione i gotowe do rozpoczęcia bitwy, a więc ruszajmy. Dobrze, zobaczmy. O, ich zapomniałem przestawić, ale trudno. Wow! No, tego żem się trochę nie spodziewał.
że bitwa rozpocznie się od inieńskiego ostrzału artyleryjskiego naszych pozycji. No, w sumie można się było tego spodziewać, dosyć płaski teren. Tu nigdy nie mają przestarzałe działa. Ale to nie znaczy, że mogą mnie z nich ostrzeliwać bezkarnie. Ale walą. Uwaga panowie, bo te pociski latają bardzo nisko. A jest ostrzeliwać ich. No niezłe trafienie, niezłe. Dobra, i za chwilkę się dostaną. Uła. Ci tu, tak jak ci się tutaj dostali. Pod taki podobny ostrzał. Wy tu w razie czego czworobok zróbcie. Ja bym im tutaj nie ufał. Dobra, ci się już wycofują. Bez szans jakichkolwiek. No dobra, zobaczymy. Indianie ostro poszli do ataku. A wy już nie macie w kogo strzelać? Na przykład w tych, łupcie. Dobra, powrót do standardowej formacji. Ognia panowie. To walcie już teraz do kogo chcecie. Ła, ostre uderzenie. Dobrze. Uciekają. Dobra. Tutaj też nie dali nam rady. Ale mocne straty nam zadali. Bardzo mocne straty. Bardzo ciężkie, chciałem powiedzieć. Tak się powinno mówić. Dobra. Jedni uderzą tu. Drudzy uderzą tu. Zaatakować ich. Spływać, przejechać obok oddziałów indiańskich. Dobra. Ja myślę, że my możemy się spokojnie ustawić tutaj. Daję zrobić z nimi porządek. Wy też tu. O, a, dobra. Tutaj nas zatrzymali troszeczkę. Dobra, cofnąć się. Kurde, oni tutaj cały czas atakują. Kolejne oddziały. Nacierają, dobra, tutaj nasza kawaleria robi porządek z tymi działami indiańskimi. Dobra, ci już mają dosyć. Zaatakować tych tu. Dobra.
Jedziemy na nich. Pięknie. Jest, trzeba dobrać. O, o. Kurde. Przełamali nam tutaj obronę. Co nieco utrudni nam całą sytuację. Dobra, zróbmy coś takiego. Tutaj. Naprzód. Uderzyć. Ej, nasi uciekają? What the? A, to byli kolejni ukryci, dobra. Strasznie mnie wkurzają, powiem wam, Indianie. Z tym ich cholernym ukrywaniem się. Pamiętajcie, że zawsze część sił indiańskich, którą widzicie, znaczy ogólnie armia indiańska, którą widzicie, to tylko część ich sił. Oni tu kurde cały czas będą próbowali nas atakować. Dobra. Dobra, trzeba coś w końcu zrobić z tą naszą armią. Sformować z nich coś sensownego. Rozciągnąć się tu. No, mam nadzieję, że tutaj nasi dadzą sobie radę z tymi Indianami. Bardzo ładnie. Jest, rozciągnąć się. No, co za cholery, no. Znowu obsadzili ten... te działa. Gdzie w ogóle jesteście? A, tutaj. Dobra. Przewalmy im może, co? Dobra, my musimy zakończyć sprawę z tymi działami. Dobra, wszyscy uciekają. Wszystkie oddziały wroga. Mam nadzieję, że to już w końcu będzie koniec tej bitwy. No, w końcu, zakończmy. Heroiczne zwycięstwo. Ale nie było łatwe. Indianie nam naprawdę zaszli za skórę i to nieźle. Ale zniszczyliśmy Huronów. I to było, i to jest bardzo ważna wiadomość dla nas, bardzo ładnie. Rozwaleń. To sobie zróbmy to, to sobie rozbudujmy. Bardzo, bardzo mała prowincja. No i oczywiście uzupełnijmy straty w naszych oddziałach. Teraz tak, uderzmy tutaj, powiedzmy wojnę. Dobra, ruszajmy. Do boju, panowie, do boju. Zniszczyć ostatnie ziemie Indian, które stoją nam na przeszkodzie, aby móc ruszyć
na Hiszpanię. Ostatnie państwo. Dobrze, zakończmy turę, lećmy dalej. W takim układzie. Oni tutaj coś kombinują, słuchajcie. Gdzieś popłynęli, w pizdu. Dobra. Czyżby to było na tyle? Okej, to możemy sobie rozbudować. Dobra. Tutaj się wszystko ładnie rozbudowuje. Działy milicji powstały. Dobra. Teraz tak, was wyprowadzić. Was wprowadzić. Wasza dostojność. Dobra. Słuchajcie, tą armię sobie tutaj zostawimy w nowym świecie. Na wypadek, gdyby Hiszpanie coś tutaj kombinowali. Jak sobie zostawię tutaj. Dobra, to będzie ok. No i słuchajcie, czas stoczyć ostatnią bitwę. Przed rozpoczęciem ataku na Hiszpanię, do którego właściwie jesteśmy już w 100% gotowi. Dobrze, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj właśnie zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do ocenienia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.